Hej, yo, witajcie, jestem Brawly, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 z modyfikacją Mroczne Tajemnice. Kontynuujemy i moi drodzy, znajdujemy się przy obozie na bagnach. Wbiłem, słuchajcie, 9 poziom. Poziom wbiłem na jaszczurach, znalazłem kilka jaszczurek obok obozu na bagnach, na wzgórzu, tam gdzie były te, gdzie jest jaskinia właśnie do tych, gdzie są te gobliny, właśnie na tą jaskinią jest takie wzgórze fajne i tam są jaszczury, całkiem spora ilość. Dobra, pogadam sobie z Lesterem, znaczy tak, z Lesterem i rozpoczniemy tym samym drugi rozdział. Mam dla ciebie wiadomość. No. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu, kamienia ogniskującego. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go iść do świątyni? Bardzo... Dobra, no i super. No, i mamy drugi rozdział. Tu jeszcze mamy Barana Niba, od niego będę chciał zdobyć lepszy pancerz właśnie. Chciał. Ta zbroja chronić będzie twoje ciało, tak jak śniący chroni. Dobra, no i mamy kolejny pancerz, to jest lepsza wersja tego pancerza, po prostu tylko na ramiennik jest i to tyle. Szkoda, że jakoś więcej się nie zmienia pod względem oczywiście wyglądu, bo zobaczcie, ten pancerz daje mi tylko ochronę przed bronią o 10, ochronę przed pociskami 5 i o 5 ochronę przed ogniem i to wszystko. No ale zawsze coś. Dobra, także my lecimy teraz do wiecie co? Mamy 10 punktów do rozdania. Te punkty będę chciał sobie rozdać właśnie w... No, w siłę. Słuchajcie, bo potrzebuję mnóstwo siły teraz, bo kurde... Żeby zakładać lepsze pancerze, musimy mieć większą ilość siły. I oczywiście te bronie też, oczywiście, ale bardziej mi zależy na pancerzach teraz. Znam Lestera, można mu zaufać. No, wracając, chcę właśnie wbić tą siłę, aby móc używać właśnie lepszych pancerzy. Oczywiście lepszej broni. Także teraz tylko siła. Dobra, idziemy do Eberiona. No. Gadaj do mnie. Kolego. Zbudź się! Zbudź się! Witaj, mistrzu Iberionie. Przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras. Ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Dlaczego ten kamień jest taki... Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę na to jeden z 5 kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Gdzie powinienem zacząć po wyjściu z obozu? Dobra, ja wiem, gdzie jest ten... dobra. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie... Ja wiem, gdzie jest ten kamień i najlepsze jest to, że ten kamień znajduje się dosłownie nad nami. No, dosłownie nad nami, on jest tam na górze. Tylko, no... Tu mam jakąś kobietę jeszcze i mamy skrzynkę. Ciekawe, czy mnie zaatakuje, kiedy spróbuję ją otworzyć. Tak najlepiej zapiszę grę. Dobra. I... O, super. Mają to gdzieś. Spoko. Także otwieramy. Okej, okay, udało się. A tutaj, o kurde, jakie fanty. Całkiem spoko rzeczy. I fajne jest to, że możemy sobie otwierać skrzynię, a wszyscy mają to tak naprawdę gdzieś, nie? A tych skrzynek pewnie tutaj trochę będzie. Poczekajcie, ile mam w ogóle wytrychów? 16, kurde, możemy balować. 37. Dobra, kurde, szkoda, że nie mam żadnej kartki i papieru. Czekajcie, cyk, kurwa. Cyk, 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 cyk. O,
Dobra, udało się. Wyciąg uzdrawiający trochę lepszy. No, ten magiczny to mi się trochę mniej przyda. No ale wiecie, weźmiemy go ze sobą. Czemu żadnej muzyki tutaj nie ma? Czy... Nie, dobra, myślę, że jak coś przeczytam, to dostanę po prostu, wiecie, jakąś premię jak w Gothicu trójce, ale to nie Gothic trójka. Dobra, ostatni pokoik. Dobra, mamy skrzynię. O kurwa, już go złamałem. Okej, udało się. O, 100 brek rudy. Dobra, trochę sobie zarobiliśmy. Ale straciliśmy też trochę wytrychów, ale to spoko. Kiedy znajdziemy jakiegoś handlarza, to te wytrychy oczywiście kupimy. Dobra, teraz lecimy do hangara. Ponieważ jest to osoba, która może nas nauczyć siły w tym obozie. A nie chce mi się lecieć do Diega, aż do starego obozu. Więc to po co, jak mamy to na miejscu, prawda? Więc lecimy, słuchajcie, do hangara, nauczymy się siły i ruszamy po kamień ogniskujący. Oczywiście z nowym rozdziałem zrespiły się oczywiście potwory na nowo. I raczej będę miał zamiar poza odcinkiem właśnie pozwiedzać i te potwory powbijać. No bo już to robiliśmy w poprzednich odcinkach, po co robić dwa razy to samo. Jest to według mnie bezsensowne. Więc po prostu sobie pobiegam po tej kolonii. I powbijam te potworki, które mogę, bo no, na razie sobie z takimi potworkami, na przykład jak zębacze, jak one się nazywają, czy cieniostwory sobie nie poradzimy. Gdzie teraz była ta... Poczekajcie, gdzie jest teraz ten... O, tam jest arena, do której musimy się udać. Dosyć kawał drogi, mam nadzieję, że ten angar tam jest, kuźwa, albo wiecie co? Pójdę w Kimę, o ile znajdę jakieś łóżko. O, mamy, dobra, spoko. Dobra. Do południa. O, pamiętacie jak w poprzednim odcinku byliśmy właśnie przy tej arenie? Przy tej arenie z modyfikacji? Gdzie tam był ten magnat, ten wiecie, psycho, tak się nazywał ten ziomek? To dokładnie w tamtym miejscu znajduje się kamień ogniskujący. Ale po co ja wam to mówię? No kurwa, chyba każdy grał w tego Gothica. I wy to doskonale wiecie, gdzie znajduje się ten kamień. Pewnie wiecie więcej ode mnie. Bo w Gothica 1 nie miałem okazji grać tyle samo razy, co w Gothica 2. Bo Gothica 2 to znam na pamięć. Ale Gothica 1 nie, bo zapomniałem tak naprawdę mnóstwo rzeczy. Pokażesz siła i zręczność. Dobra, siła i siła. Dobra, dziękuję. Trochę żałuję, że te punkty, które rozdałem w broń dwuręczną, 40%, nie rozdałem trochę właśnie w... Nie rozdałem troszkę w tą siłę. A siły akurat potrzebuję. Całkiem sporo. Bo z tego co czytałem, to żeby pancerz na przykład, pancerz łowcy orków nosić, potrzebuję 80 punktów siły. To jest całkiem sporo. Dobra, teraz tak. Musimy wyjść stąd. Kurwa, tylko gdzie teraz było to wyjście? Jeśli myślisz, chyba gdzieś tutaj, co? O czymś innym. Chyba jo, ale mogę... Nie, tak, dobrze. Dobra. Ale tak czeka nas dosyć długa wędruka. W ogóle będziemy musieli jeszcze zdobyć tą stal dla tego całego typa z obozu przemytników. Ponieważ z tego co czytałem, to właśnie w obozie przemytników możemy zdobyć pierścień. Pierścień szybkości właśnie, który pomoże nam właśnie w przemieszczaniu się. Bo jak na razie widzicie, jak widzicie, muszę się po prostu, wiecie, radzić sobie za pomocą skakania, a to jest troszkę męczące. Tam mamy tego śmiesznego aligatora, z którym sobie nie poradzę. Więc ruszamy dalej. No i widzicie, zrespiły się na nowo potworki, bo tutaj na pewno nie mieliśmy poprzednio ścierwojada, bo wszystkie zostały wybite przez nas. Dobra, widzicie, pełno potworków, ale to sobie z nim oczywiście... rozprawię się z nimi w kolejnym odcinku, poza odcinkiem sobie pobiegam. Mam nadzieję, że te dwa poziomy, chociaż ten jeden uda się wbić. Byłoby naprawdę spoko. Dobra, tutaj mamy kolejną jaszczurkę. Nienawidzę walki z jaszczurami. Bo te cholery się, kurwa, tak właśnie... O, widzicie? Nie możemy zaatakować tego ścierwa.
O, dopiero teraz, ale nie wiem dlaczego tak się dzieje. Czy one jakoś potrafią się chronić przed naszymi atakami? No, niby tak, ale nie wiem na czym to polega, bo po prostu jest ten odgłos, kiedy go trafiamy. No ale chuj. Dobra, tutaj mamy już wilki, dwa, znaczy niby dwa tutaj na widoku, a kiedy zaatakujemy jednego, to pojawi się jeszcze pięć. O, widzicie? Już lecą do mnie. O, ten paterz całkiem spoko ochronę nam daje, wiecie? Jestem z niego zadowolony. Kurde. Okej. Dobrze, te wilki jeszcze nie potrafią się tak bronić jak te jaszczurki, bo dopiero by było. Dobra. No i prawie tysiączek doświadczenia jest za te wilki. No, super. Oczywiście w tym lesie będzie sporo tych wilków, bo mamy ten drugi rozdział i te wszystkie potworki się zrespiły na nowo. A tego troszkę w poprzednich odcinkach powybiliśmy. Brakuje nam te 8000 punktów doświadczenia. 8500, dobrze liczę. No, możliwe, że się uda wbić ten kolejny poziom, ten 10. Wydaje mi się, że jakoś w poprzednich odcinkach, kurwa, co jest ze mną? Jakoś w kolejnych odcinkach wydaje mi się, że udamy się właśnie do kopalni, do starej kopalni i rozprawimy się z tymi pełzaczami. Dobra. Czekajcie, mięso bierzemy, oczywiście. Już mi się tego co prawda nie chce zbierać, ale no trzeba. Bo tych mikstur mi póki co szkoda, kiedy jesteśmy takim, wiecie, nubkiem i kiedy tego życia mamy jeszcze mało. Dobra, tutaj mamy tą arenę, jak widzicie. I za tą areną będzie kamień ogniskujący. A raczej będzie osoba, która ten kamień będzie po prostu miała. Dobra, tu mamy jakieś śmieci. Kurde, koleś wstał, myślałem, że mnie zaatakuje za to, że zabrałem ten miecz. Ale dobra, na szczęście nie. Dobra, mamy tutaj tego nowicjusza już, zaraz sobie z nim pogadamy. Tylko tutaj jeszcze pozbieramy sobie te serafisy. Nie wiem po co to zbieram, no niby tą alchemią mam się zamiar posługiwać, ale tylko tak mówię, a później będę miał tak naprawdę w dupie. Idź precz! Nie masz tu czego szukać! Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. I zamierzam go sobie zatrzymać. Śniący przemówił. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego. Żadnej straży, żadnych guru. Tylko ja... Kurde, kolesia pojebało. Ale mi wydupił. Dobra, dostał. O kurde, ale ładnie mi tutaj wyrąbał. Dobra, mamy ten kamień cały ogniskujący. My się jeszcze wyleczymy. Ale nie wiem, nie chcę mi się korzystać z tych kurde roślin. Wiecie co? Będziemy musieli sobie smażyć to mięso, to jest pewniak. Mamy szynkę. Mamy, co tu jeszcze mamy? Mamy trochę jabłek. Dobra, tyle powinno starczyć. Muszę już iść. No idź. Nie chciałem go zabijać, niech sobie po prostu żyje. A my, kurde, ja mam te trolle. No tak, dobra, wiecie co, nie mamy już tutaj czego szukać tak naprawdę. Ruszyłbym z powrotem do tego całego Iberiona, ale kuźwa, szkoda mi trochę, wiecie, tego czasu na to, aby po prostu tam zapieprzać znowu taki kawał drogi. Więc poświęcę ten odcinek reszcie tego... O kurde, patrzcie, mamy patelnię. Zajebiście. Dobra, będziemy mogli sobie usmażyć to mięso, które mamy. Szkoda, że nie ma tej opcji, że jest po prostu interakcja i pokazuje się na dole takie okienko, jak na przykład w modyfikacji do Gothica 2, czyli The Returning, kiedy mogliśmy po prostu... było napisane, ile tego mięsa chcemy usmażyć, było 50, 200 i to była po prostu, wiecie, lepsza i szybsza opcja, a tutaj musimy po prostu klikać i klikać. Ile tego usmażyliśmy? 48, na razie powinno starczyć. Ile nam to daje? 25. Czyli no prawie tyle co szynka, bo szynka daje nam chyba 27 albo 8. Więc spoko, naprawdę.
Ale czy my tu jeszcze znajdziemy jakieś potworki? Bo kolejnego poziomu raczej nie wbijemy, na to nie ma po prostu co liczyć. Nie no, ten pierścień siły by się przydał na pewno, nie? A czy szybkości? Tak bym już pewnie był w połowie drogi do Iberiona. A tu muszę zapierdzielać taki kawał drogi z powrotem. No ale dobra, może wiecie, o czymś popitolę przez ten czas, chociaż no nie wiem, nie mam o czym tak naprawdę. Chociaż to będzie bez sensu, bo wrócę do Iberiona i będę musiał znowu zapierdzielać do tego lasu. Bo tam tylko będę chciał sobie porozmawiać. Więc zrobię tak, że w kolejnym odcinku zacznę już przy Iberionie, pogadam sobie z nim. No i po prostu ruszymy z tego obozu wykonywać dalsze questy. Bo to będzie bez sensu, kiedy teraz wrócę do tego obozu, pogadam z Iberionem i znowu będę musiał zapierdzielać taki kawał. Bez sensu, nie? Więc nawet tego nie robię. Dobra. Ale powiem szczerze, że kiedy wbiłem tą siłę, to te obrażenia są troszkę lepsze. Ale tych mobków nie zespiło się tak dużo. Niestety. Nie, teraz są te orkowe psy, tu nawet nie mamy po co tam iść. Bo sobie z tym po prostu nie poradzimy. O, widzicie, tutaj było pełno tych ścierwojadów. Teraz zrespił się tylko jeden, tak samo jak ten krwiopijca. Ale bieda. Więc raczej dużo czasu tutaj nie spędzimy na ekspieniu. Bo po prostu tych potworów zrespiła się po prostu mniejsza ilość. Co mnie bardzo martwi i smuci. Gin. O kurwa. Halo. Dobra, skorzystajmy z mięcha. Tak w ogóle, jeżeli gadam jakoś cicho, to sorki, ale po prostu jest dosyć późna godzina. Tak właściwie to nagram ten odcinek i idę w kimę, bo tu muszę wcześniej wstać po prostu. Ale postanowiłem, że nagram ten odcinek, ponieważ nie mam tak naprawdę kiedy, nie mam już czasu na nagrywanie. No tylko jedyną właśnie porą na nagrywanie jest albo weekend, albo po prostu wieczór, jakoś tak 21. No teraz jest 21.20 i sobie nagrywam Gotika. Dobra, my tu jeszcze dotarliśmy już do starego obozu, kurde. Trochę daleko nas wypieprzyło. Albo zrobię tak, że właśnie, że pod koniec tego odcinka tak już sobie pobiegnę po prostu do Iberiona. Oddam mu to trzeba. I kolejny odcinek rozpoczniemy już od jakiegoś innego miejsca. O, to byłoby całkiem spoko. Całkiem fajny plan mam. Dobra, tam jeszcze ścierwojada. Tak sobie może powoli już ruszymy do tego, wiecie, obozu. Bo już jest 17:18 minuta. Więc i tak niedługo trzeba będzie kończyć ten odcinek. Dobra, my tu mamy... A nie, jesteśmy jeszcze nowi. Chyba tam od 45 punktów mamy chyba adepta, jeżeli chodzi o walkę bronią dwuręczną, albo jednoręczną, albo... kusznictwie, łucznictwie i tak dalej, i tak dalej. Chyba 45 albo 50. Coś takiego. Ale wiecie, czekam po prostu na ten moment, kiedy będę mógł po prostu, wiecie, już lepiej trzymać ten oręż. Wiecie, tak... takiej pozycji pionowej. Dobra, tutaj jeszcze mamy krwiopijce. No i jaszczurki, zajebiście. Tylko kuźwa... O, super, nawet nie zdążyła się tutaj, wiecie, uchronić przed moimi atakami. Spoko. No, ta już jest wkurzająca. No, udało się. Specjalizuje się w zabijaniu. Zajebiście. Czego? Chyba gadów? Tak? Dobrze doczytałem? Bo nawet nie wiem. O, i tutaj właśnie wbiłem ten 9. poziom. A ile nam brakuje? O, jeszcze sporo. O, widzicie? Mam jaszczurki. Całkiem sporą ilość. Dobra, udało się zabić. Dobra, elegancko. Tylko wcześniej tych jaszczurek tutaj było trochę więcej. Dobra.
Ale przynajmniej już jakichś większych problemów nie mamy z zabijaniem tych potworów. 210 punktów życia mamy. No. Bo jeszcze wybiliśmy te mikstury. O tym też nie możemy zapomnieć. Tak, wydaje mi się, że moi drodzy, że w kolejnym odcinku już raczej wyjdziemy sobie do kopalni i spróbujemy powybijać te mobki, które tam znajdziemy. Tak, spróbujemy powybijać te pełzacze. Bo chciałem się dołączyć właśnie do tych strażników kopalni, a żeby to zrobić, to musimy oczywiście rozprawić się z tymi pełzaczami właśnie tam. A to będzie troszkę ciężka walka. Wydaje mi się, że ten odcinek będzie właśnie długi, kiedy będę musiał właśnie wykonywać tego questa, bo nie dosyć, że tych pełzaczy jest tam całkiem sporo, to jeszcze będą z nimi problemy. A przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, my lecimy do Iberiona. Trochę expa nam wleci do kieszeni. O, właśnie w tym obozie pełzaczy jeszcze sporo tego expa wbijemy. Bo za pełzacza ile dostajemy? 150? Może 200 punktów doświadczenia? Nie wiem, już nie pamiętam. Bo możliwe, że właśnie, że w tej modyfikacji się pozmieniało i tego doświadczenia dostajemy troszkę więcej albo mniej. Zapewne masz rację. Kurczę, nie podoba mi się zbytnio ta zbroja, wiecie? Tego nowicjusza. Tak, no, tragicznie wygląda. Lecimy do Iberiona, potem będziemy musieli lecieć do Korkałoma, jak to powiedział jeden z widzów. Taka fajna nazwa. Taka alternatywa. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Droga tutaj była długa i nudna, tylko straciłem czas. No ale dobra. Trudno. Zbudź się! Znalazłem kamień. Świetnie. Teraz zanieś kamień Korkalom. No. Nyras postradał zmysły. Twierdził, że śniący objawił się mu w wizji i wybrał go na swój... Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga śniącego jest tak ogromna, że może przywieźć nieprzygotowane dusze do szat. Tylko my, guru, po długich latach medytacji posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie głosu śniącego. Okej. Okay. W porządku. Oczywiście nie wierzę ci, ale... dobra, nic. Lecimy do Korkaloma. I chyba zakończę ten odcinek. Zobaczymy, co ma nam tam do powiedzenia, bo nawet nie pamiętam. I to będzie właśnie dobry moment na to, aby zakończyć odcinek. Ile nam brakuje? 6000, no 5 z kawałkiem, 5260, tak, chyba. I mamy kolejny poziom, czyli 10. Kurde. Strasznie wolno ten exp idzie. Dobra. Poczekajcie, bo teraz tak sobie... Tak się zastanawiam... Zbudź! Nieważne, zapomnijcie. Zbudź czego? Przysyła mnie Iberion. Mam kamień. Kamień ogniskujący. Nareszcie, gdybym tylko miał dość wydzieliny. Niech to piekło! Od razu wiedziałem, że będę... Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz, przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Jednak do tego celu potrzebuję dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełza. Wiesz, co to są pełza? Tak. To świetnie. Wracam. Tak? Nie mogę znaleźć tych ludzi. Jak? Przecież ich zabiłem. Ej, o chuj chodzi. What? Dalej. Cóż, dziwne. Jakiś czas temu śniący objawił mi... Chyba, że nie miałem ich zabijać. I dał mi znak, dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób,
niewymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy i wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To polecenie samego śniadania. To nie może... Mil dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę, ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy, ale sama wydzielina z wnętrzności to za ma... Musi być coś... Dostarczyłem. To dobrze. Poszukaj sobie jakiegoś nowego... Oj, 500 brojek oddałem. Nie przeprowadzę. Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy. Ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie... To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Gdzie... W starej... Jak na... W kopalni spotkasz kilku naszych strażników, polujących na pełzacze dla ich wydzieliny. Dobra. Jak mam od... To najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś... To ci dopiero po... Mnie to nie dotyczy. Iberion. Czyżby? 50 brek rudy. Ale zajebiście. Widzę, że nie obejdź... Weź ze sobą te wywary. Nie do... Dobra, moi drodzy, także to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Oczywiście subskrybujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Co będziemy robić? Chyba wejdziemy do kopalni i rozprawimy się z tymi całymi pełzaczami, ale jeszcze w międzyczasie będę miał zamiar wbić ten 10. poziom. Także to tyle. No cóż, trzymajcie się. Cześć!